Witajcie, 105 odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj naszym gościem Dawid Sołtys, dziennikarz portalu alenickie.pl i korespondent Rady Plus Legnica. Dawid, witamy Cię na pokładzie Niskiego Pressingu i stały zestaw prowadzących. Maciek Matwiej. Paweł Natura. Słuchajcie, kochani, 5 kolejek do końca sezonu, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten 105 odcinek. A więc końcóweczka sezonu, jest o czym rozmawiać. Tym bardziej, że mimo, że jeszcze piłka w grze, a Mercato ruszyło na dobre. Z kopyta. Wręcz z kopyta, tak. Coraz głośniej o tym, że w Miedzi miałaby po sezonie nastąpić zmiana trenera. My trochę z lekkim niedowierzaniem przyjęliśmy te informacje i postanowiliśmy z Maćkiem trochę podzwonić po Polsce. Co ustaliliśmy? Mianowicie to, że prawdopodobnie w Miedzi rzeczywiście dojdzie do zmiany trenera, a już w przypadku, gdy Miedź nie zakwalifikuje się do strefy barażowej, w Miedzi będzie zmiana trenera. Brzmi to niewiarygodnie, o tym za chwilę porozmawiamy. Nowym trenerem Miedzi ma zostać Krzysztof Bredę, były szkoleniowiec Podbeskidzia Bielsko-Biała i Chojniczanki Chojnice. Bardziej znany z tego, że wprowadził Podbeskidzie w ubiegłym roku do Ekstraklasy. Na giełdzie nazwisk jest też Enkelaj Dobi, który gościł na meczu z GKS-em Tychy na stadionie imienia Orła Białego w Legnicy. Mówi się o Januszu Niedźwiedziu z Górnika Polkowice. Mówi się też o Dario Dudko, a właściwie to mówi kanał internetowy... Weszło. Kanał sportowy, tak. To nazwisko padło. Mocno jest tutaj to w sieci już, w mediach społecznościowych promowane. Na pewno tego newsa znacie. Na pewno niektóre nazwiska są od razu ustalmy, czynnikiem coś menedżerskim. Mhm. Wydaje się, że takie nazwisko, jak właśnie wspomniane tutaj przez Pawła, Dariusz Dudek, to właśnie, ja bym tak to nazwał, fanaberie menedżerskie. Znaczy ustaliłeś to? Tak, ustawiam. Masz to potwierdzone. Ale ty to przed chwilą powiedziałeś. Że nazwisko Krzysztofa Bredę jest jednak mocnym nazwiskiem. Faktycznie jest coś, szanowni Państwo, na rzeczy. I właśnie w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podpytać naszego gościa, jak to widzi tak naprawdę i czy to są tylko, Dawid, spekulacje, czy coś faktycznie jednak jest na rzeczy. Jak ty sądzisz? Znaczy, biorąc pod uwagę przeszłość i to, co robił właściciel klubu, to faktycznie też uważam, że jeżeli zespół nie awansuje do strefy barażowej, to Jarosława Skrobacza nie zobaczymy w nowym sezonie w roli szkoleniowca. I jeżeli to będzie Krzysztof Bredę, no to prawdopodobnie to będzie koncepcja znowu, mamy młodego szkoleniowca, no bo on ma z tego, co kojarzy, 40 lat, tak więc znowu nowa twarz. Tylko pytanie, jaka jest wizja taka długoterminowa naszego klubu? Bardzo dobre pytanie. Co znowu odbudujemy od początku? No właśnie. My chcieliśmy w tym sezonie już trochę odbudowywać, że dopiero w przyszłym będziemy już walczyć ostro o awans, tak? Zostało co prawda jeszcze 5 kolejek w przypadku Miedzi, ale tak szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić, żebyśmy w tym sezonie w ogóle awansowali. Ja nie widzę aż takiego potencjału w grze Miedzi dzisiaj, żebyśmy sobie poradzili, bo wiadomo, awansu bezpośredniego na pewno nie będzie. O baraże mimo wszystko będzie bardzo trudno. Dawid, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale jest jeszcze do zebrania 15 punktów, tak? 5 meczów. Oczywiście. Więc jest o co walczyć i myślę, że to nie są tylko czysto matematyczne szanse. Miedź pokazała w rundzie jesiennej, że potrafi finiszować. Teraz też się rozpędza. Nie patrzmy przez pryzmat tylko i wyłącznie pierwszej połowy meczu z GKS-em Tychy, bo ta druga już była zdecydowanie lepsza, tak? Znaczy mi się podobała reakcja trenera tak naprawdę po pierwszej połowie, bo od razu komentarzem służyło to, że dokonał 3 zmian od razu, tak? Nie czekał. Nie czekał, bo to nie było sensu. To, co widzieli kibice na trybunach, to, że gwizdali, no to wynikało z tego, co każdy z nas widział i niestety ta gra była bardzo kiepska. W drugiej połowie zdecydowanie lepiej sobie radziliśmy. No zabrakło właśnie tego spokoju w pierwszej odsłonie, bo dzięki temu może i byśmy nawet mieli te 3 punkty. Natomiast mamy oczywiście te 15 punktów do zdobycia, ale kiedy mieliśmy serię 5 wygranych z rzędu? Dawid, czy jeżeli w Twojej ocenie, wszedłbyś w buty Andrzeja Dedeły i Miedź nie awansowałaby do strefy barażowej, czy Ty byś dokonał zmiany trenera? Zależy na jak zakończymy sezon, ale bardziej chodzi mi o styl gry nawet. Mhm. To czy ci młodzi zawodnicy jeszcze będą pokazywać swój potencjał i czy trener faktycznie pod koniec sezonu jeszcze będzie stawiał na młodych zawodników, czy może postawi na starą gwardię. Jakie zarzuty może mieć pan Andrzej Dadeło w stosunku do trenera? Bo mówiło się, że to ten sezon będzie sezonem przejściowym. Nikt nie dmuchał w ten balonik, tak? Wydawało się, że trener Skrobacz ma ten komfort budowy w tym sezonie zespołu, który powalczył o awans
w następnym sezonie. Trener Skrobacz zerpolonizował to, co Paweł często mówi, ten zespół. I odmłodził. Odmłodził, co jest bardzo, bardzo ważne. Więc jakie zarzuty mogą być? To pytanie. Znaczy, Boże, to, że Miedź miała grać też bardziej efektownie, tak? Jak przychodził trener Skrobacz do Legnicy, to mówił, że on woli remisy 2-2 niż 0-0. Tak. Jaki przed meczem z Tychami mieliśmy bilans w rundzie wiosennej? No wiemy, że się przygotowałeś, możesz nam te... W zasadzie my strzelaliśmy bardzo niewiele bramek. Oczywiście faktem jest, że też mało traciliśmy w tej rundzie do meczu z Tychami w zasadzie, ale nie było jakości w ofensywie w tej rundzie. Popatrzmy, Zapolnik się całkowicie zatrzymał, zresztą ostatnio nie grał w meczu. Nie grał ze względu, szanowni Państwo, na kontuzję i najprawdopodobniej nie zagra już do końca sezonu, tak. Więc to jest informacja pewna. Bednarski dostał w końcu swoją szansę i Michał Bednarski faktycznie pokazuje, że jeżeli może swoje umiejętności pokazać w szerszej publiczności, to całkiem nieźle sobie radzi, bo wcześniej tak jak grał, no to raczej gdzieś tam ogryski tak naprawdę, tak, końcówki meczów. Teraz dostał swoją szansę, widać, że się przepycha gdzieś tam, ale w meczu z Tychami muszę wrócić na chwilę do pierwszej połowy, bo to też jest jakby koncepcja trenera, jak mają się formacje ustawiać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale strasznie duże luki były między formacjami. Napastnik był w zasadzie osamotniony z przodu, pomoc daleko oddalona, obrona też. Nie było jakby spłaszczenia tutaj żadnego między formacjami i my nie biegaliśmy. To było trochę nastojące. Ja wiem, że od tego, żeby zmieniła się sytuacja, jest przerwa w meczu, tak, i trener może jakoś wpłynąć na to, no ale mimo wszystko to jest trener, który prowadził Miedź w 29 kolejkach, tak? Czyli ma już do czynienia z zawodnikami. To nie jest początek sezonu. To nie jest początek sezonu, w którym możemy mówić, że dopiero poznaje zespół. 29 kolejek to już jest jakaś szansa na ocenę. No daje obraz już. Tak. Ale jesteś, tak widzę, Dawid krytycznie nastawiony. Widzę, mocno, nie jestem. Zapytaliście się, jakie miałby Andrzej Dadeło, mógłby mieć pretensje do Jarosława Skrobacza. Bo oczywiście, na pewno, o styl. O styl to, że nie było ofensywy takiej. Ja szczerze mówiąc oglądałem no, praktycznie każdy mecz Miedzi, czy to w telewizji, czy tutaj. I wiele meczów było po prostu bardzo słabych, nudnych. Jeżeli ja chyba w jednej z relacji napisałem, że lepszym wyjściem było wtedy wyjść na spacer, bo było ciepło, niż oglądać mecz Miedzi. To był jakiś mecz wyjazdowy, nie pamiętam dokładnie, z kim graliśmy. Ale jeżeli Jarosław Skrobacz przychodził z łatką trenera ofensywnego, bo z taką przychodził, że on stawia, postawi w Legnicy na młodych, ale też będziemy grać efektownie. To było przede wszystkim. To na razie, tak? Nie wywiązał się. To na razie ta, z tą efektownością to tak średnio wyszło. To tyle, jeżeli chodzi o zarzuty, to my zabawimy się trochę, jeżeli Maćku pozwolisz, to ja zabawię się w adwokata trenera Jarosława Skrobacza, ponieważ zgadzam się tutaj z Dawida retorycznymi, konkretnymi tutaj zarzutami, natomiast ja uważam, że tak jak tutaj panowie wspomnieliście, przed rokiem, gdy Jarosław Skrobacz przychodził do Miedzi, nikt nie mówił o awansie, właściciel klubu nie wspominał o awansie. Miała być mecz Miedź odmodzona, zrepolonizowana, przygotowana, nowe otwarcie. Tak. Trener Skrobacz miał dostać czas na budowę nowej drużyny. Ja i generalnie chyba wielu innych kibiców Miedzi, wy również pewnie myśleliście, że tak to będzie wyglądało, że ten sezon to będzie taki spokojny. No, jak się uda, to fajnie. Jak się nie uda, to nic się nie dzieje, budujemy. Zresztą słuchajcie, kochani, no to ruchy transferowe o tym świadczyły. Mnóstwo młodych piłkarzy. Ja myślę, że ja powiem tak, może. Nie wiem, piszcie oczywiście w komentarzach, jak się nie zgadzacie. Zapraszam w ogóle do dyskusji, jak zwykle, ale ja uważam, że jeżeli trener Jarosław Skrobacz, jeżeli Miedź nie awansuje nawet do tych baraży i zostanie zwolniony, no nie przedłuża nas, zostanie z nim różnie tam, język korporacyjny jest tak bogaty, że można to ubrać w różne słowa, ale tak czy siak zostanie zwolniony, to w pewnym sensie zostanie oszukany. Ja zakładam, że jeżeli przed rokiem Andrzej Dadeło usiadłby z trenerem Skrobaczem do jednego stołu i powiedział: słuchaj, naszym celem jest awans, no to trener Skrobacz na pewno też by próbował inaczej budować tą kadrę. Pewną zgodę. Na pewno by nie opierał się, nie wiem, na Tupaju, czy ściągał Kaczmarka młodego i jeszcze kilku innych młodych piłkarzy.
generalnie no, ta drużyna, umówmy się, no, no jest, no, ja nie mówię, że nie, jest nie była pod tym kątem budowana, tym bardziej, że no, trener ma umowę 1 plus 1, tak, 1 plus 1 z opcją przedłużenia kontraktu, czyli taka jedna z moich ulubionych jakich, głupi gadek, znaczy, co to znaczy, że z opcją kontraktu. Zawsze ja mam opcję. Ja mam taką opcję, że jak nagram ten odcinek, to pójdę na piwo na przykład. Taką mam opcję, nie wiem, czy z niej skorzystam na przykład, tak? A może wypiję kompot rabarbarowy w domu. Mam taką opcję też, bo akurat żona ugotowała. No. Także no to, to umówmy się, to jest, jeżeli chyba, że w klauzuli w kontrakcie jest pisane, że automatyczne przedłużenie w przypadku awansu, czy też tam utrzymania się i tak dalej. Z tego co wiemy, w tym kontrakcie trenera Skrobacza nic nie jest pisane, także to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli decyzji trenera, właściciela klubu Andrzeja Dadeły. I oczywiście właściciel klubu ma święte prawo do decydowania, bo to jest jego klub, tak? Także my dzisiaj po prostu to oceniamy. W mojej ocenie zmiana trenera w Miedzi, jeszcze dwa zdania, jest, moim zdaniem jest absurdalna, ponieważ to Miedź idzie znów po raz kolejny, zmienia, w którymś odcinku już kiedyś policzyliśmy tych trenerów, ile było w Miedzi, teraz sobie już ich nie przypominam, tak było ich dużo, ale miała być nowa jakaś polityka, nowa doktryna, po roku znów wszystko jest wyrzucone do śmietnika, przyjdzie nowy trener i będzie znów wymiana, będą transfery, no, znaczy znów coś będzie budowane praktycznie od nowa. To jest po raz kolejny po prostu, no to generalnie to już, no ja jestem na nie i będę obserwował. Ja się z Pawłem zgadzam w 100%, Dawid, zaraz Ci oddam głos, ale wydaje mi się, że trenerowi Skrobaczowi nie dano w pełni narzędzi. Nie, to, co Paweł powiedział, bardzo mocne słowa, że trener może się czuć oszukany. No, jak najbardziej, ja to podpisuję się pod tym. Ja się również podpisuję. Wydaje mi się, że trener, gdyby wiedział od początku, jakie są plany co do tego sezonu, to inaczej skonstruowałby tę drużynę, inaczej rozłożyłby akcenty i inaczej by dobierał piłkarzy. Dawid. Znaczy to prawda, ja się zgadzam z waszymi argumentami, tylko wy się zapytaliście mnie, ale my się jakie, z mogą, tak, jakie mogą, może mieć zarzuty prezes tak, właściciel klubu. No ja mówię, że jakby w roli obserwatora, no to też nie jest tak, że Jarosław Skrobacz trenerem, w tej który chwili nie popełnia błędów. Umówmy się, Miedź nie gra najlepiej. No. Nie gra najlepiej, nie. Oczywiście ale ma na też się zgadzam. Ale moim zdaniem ona ma grać dobrze w przyszłym sezonie. No jakby z komunikatu, który był na początku sezonu, no tak wynikało. Dlatego ja się zapytałem, jaka jest długoterminowa w ogóle polityka wobec trenerów, drużyny, piłkarzy. Bo wychodzi na to, że długoterminowej polityki wobec nie ma, bo praktycznie Andrzej Deo zaczyna przypominać Mauricio Zamparyniego, legendarnego prezesa, właściciela albo Jesusa, Palermo. Oczywiście. Jesusa Gila. No nie, oczywiście, może lepiej mogę użyć słowa Jesusa Gila, ponieważ jak wiemy, Zamparini źle skończył, bo miał problemy z prawem, natomiast Andrzej Deo jest człowiekiem z drugiego biegunu, jest to człowiek jak najbardziej zasny i prawy. Ale chodziło mi oczywiście o podejście do zmiany trenerów, przejdźmy do tego Hila jednak, żeby się źle nie kojarzyło. No, na to wychodzi, także tak to wygląda. No właśnie o tym mówię, że bazując na przeszłości, no to ja się spodziewam, że jeżeli nie awansuje do baraży, to zostanie nieprzedłużona z nim umowa po prostu. Takie moje zdanie z obserwacji dotychczasowych działań, tak? I tego, że no, jakieś tam zarzuty też trzeba mieć. Przecież też krystaliczną postacią, jeśli chodzi o taktykę, o błędy i tak dalej, no nie jest trener Skrobacz. Tak sami to też widzicie. Drużyna w budowie. Drużyna jest w budowie oczywiście, tylko teraz pytanie. Jest te 29 właśnie kolejek za nami. Czy my widzimy potencjalnie, że ta drużyna w trakcie sezonu się budowała? Czy wy tak uważacie? Ja po rundzie jesiennej tak uważałem. Ostatnie kolejki rozbudziły nie tylko moje apetyty, ale kibiców i wydawało się, że idzie wszystko ku dobremu. Ja już w jednym z programów nawet zadałem któremuś z naszych sympatycznych gości pytanie, co poszło nie tak, bo jednak chyba coś poszło nie tak. Szczególnie prace nad skutecznością, to jest oczywiście zawsze jakaś loteria, ale coś nie wypaliło, tak? To forma Kamila Zapolnika, ale nie tylko. Krzyśka Drzazgi, który się nie odbudował, no nie oszukujmy się. Na szczęście Michał Bednarski jest na tej fali wznoszącej i potrafi strzelić w najważniejszych meczach gola, ale coś poszło nie tak. Na pewno porozmawiamy z trenerem o tym. Więc będzie czas na jakieś tam podsumowania. No, ja nie ukrywam, Dawid, nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, ale ja
jak usłyszałem o tych spekulacjach co do wymiany trenera, mówiłem Pawłowi, że to jakieś plotki, żebyśmy się tym w ogóle nie przejmowali, bo wydawało mi się, że pan Andrzej Dadeło bardzo wyraźnym sygnałem na początku sezonu zaakcentował, że to jest sezon przejściowy. Dlatego nie chciałem wierzyć w to, ale jak zaczęliśmy zbierać informacje, jak zaczęliśmy się kontaktować z ludźmi, jak zaczęli się do nas zgłaszać niektórzy, nie chcę użyć określenia informatorzy, bo to złe. Sygnaliści. Sygnaliści. To, szanowni Państwo, zaczęliśmy wiązać i łączyć kropki i okazuje się, że jest coś na rzeczy, tak? To wszystko, szanowni Państwo, przypomnijmy, gruchnęło po... Bo to dziennikarze związani z Widzewem Łódź, łódcy dziennikarze nagłośnili tę sprawę. To właśnie trener Broniszewski miał powiedzieć w jednym z wywiadów, że ma go zastąpić trener Bredę, który negocjuje z Widzewem, a trener Bredę rzekomo powiedział, że nie jest zainteresowany, bo jest posłowie z właścicielem Miedzi. Tę informację nagłośnili dziennikarze łódzcy i poszła ta informacja... A ja jestem trochę zaskoczony, a dzisiaj jeszcze, Dawid... Że wy jesteście zaskoczeni. A dzisiaj, znaczy... Ja jestem zaskoczony, nie ukrywam tego. Zmianą trenera, tak? Pomysłem zmiany trenera, tak. Uważam, że to, że jesteście zaskoczeni, zaskoczony to ja z tym, że my jesteśmy zaskoczeni, że... Tak, ale to nie dlatego, że ja bym zwalniał trenera Skrobacza, jeszcze... tylko przeszłość. Popatrzmy, jak to wyglądało w przeszłości, no. I lubiliśmy trenerów, już sami mówiliście, że... No tak, mówiliśmy o tym, że... Wrócimy do tej statystyki, kiedy ta zmiana trenera się już dokona, to... Tak. Szanowni Państwo, może policzycie, wpiszcie w komentarzach, ilu trenerów za kadencji pana Andrzeja Dadeło było już... Tym bardziej, że to 3 kliknięcia wystarczy, także... ja jeszcze dodam, bo mi umknie, jeszcze informacja, o którą tutaj Maciek przedstawił, ten łódzki jakby wątek. Ja dzisiaj też ją potwierdziłem u dobrze poinformowanych dziennikarzy Przeglądu Sportowego. Także no, generalnie wynika z tego, że Miedź jest posłowie z trenerem Breda. Także to dziwiony, że my się dziwimy. Co ciekawe, słuchajcie panowie, co ciekawe, jaka brak wiary w powodzenie, ponieważ tutaj, jak jeszcze raz przypominamy, kiedy kręcimy ten odcinek w deszczu, bo zaczyna chyba padać, to jeszcze mamy 15 punktów jest na stole, a już jakby ktoś tutaj nie wierzył, że ten baraż może być, a jeszcze wszystko może się zdarzyć, tak? Znaczy oczywiście, że my możemy jeszcze do tych baraży awansować, ale patrząc jakby na formę wiosenną, fakt, że my teraz, te ostatnie 5 meczów, jak to się zawsze ocenia formę, tak? No to już jakoś tam w miarę to idzie. Ale no za nami, za naszymi plecami o 3 punkty jest tylko Sandecja, która jest w ogóle zespołem rycerzami wiosny, tak? Tak. I oni, biorąc pod uwagę tak jak punktują, to bardzo możliwe, że nas w ogóle wyprzedzą. A nie wiadomo, czy tylko jedno miejsce nie będzie dla tych klubów. No tak realnie patrząc, co się dzieje na razie, tak? Czyli raczej to w klubie branie scenariusz, że tych baraży nie będzie i... Chyba, że się nie sprawdzą jeszcze te wszystkie... informacje, bo jak dopóki coś nie jest oficjalne, oficjalnie to wiadomo, że jest nieoficjalnie, my tutaj się trochę też prosiłbym spekulujemy. Państwa, żebyście wpisali, który z moich kolegów się lepiej dzisiaj stosownie ubrał do odcinka. Czy Dawid, który jest w kurtce, czy no Paweł, właśnie. Który wszedł w t-shircie, także zapraszam. A może ty w marynarce? A może ja? Generalnie było słońce, teraz jest deszcz, ale jest zaczyna super. Zaczyna padać, szanowni Państwo. Ale jeszcze o jednej rzeczy można wspomnieć. Pamiętajcie, że w zeszłym sezonie, żeby awansować do strefy barażowej, wystarczyło zdobyć 50 punktów. Dziś wiemy, że to nie wystarczy, że na bank my, żeby awansować, będziemy potrzebować zdecydowanie więcej punktów. Ta stawka jest bardzo mocna, bo przecież jest dużo. Tak, ta szóstka, tam większość z tych drużyn ma jeszcze 4 mecze do rozegrania, a mają ci na dole 49 punktów. Tak. Więc no wątpię, że ktoś, kto zdobędzie 50 punktów, awansuje do baraży. Nie, nie ma raczej takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości raczej, tak. Więc to też pokazuje, że... Na obronę trenera Skrobacza akurat, że ten sezon jest trudniejszy niż poprzedni. Oczywiście, od początku. No jest też covidowy, pamiętajmy. Tak, bo to... jest trudniejszy i jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi, w zasadzie biorąc pod uwagę kilka sezonów też wstecz i do dzisiaj, pomijając wątek naszego udziału w Ekstraklasie, ale graliśmy w pierwszej lidze, w sezonie 2016-2017 nasza forma meczów domowych. Mieliśmy 9 zwycięstw, 5 remisów, 3 porażki. Sezon, w którym awansowaliśmy bezapelacyjnie, to był genialny sezon w wykonaniu naszej drużyny za Dominika Nowaka. Tak, 10 zwycięstw, 6 remisów, 1 porażka. Poprzedni sezon 7 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki. Dziś 5 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki. Co to pokazuje? Że kiedyś ten stadion był taką naszą twierdzą. Tak, atutem.
był zdecydowanym atutem, a dzisiaj teraz to tutaj przyjeżdżają, tak, przyjeżdżają zespoły i jakoś ale Legnicy to też gubią jest te punkty. Pochodna tego sezonu covidowego, wiesz, nie ma kibiców, każdy piłkarz powie, że jednak inaczej się dzieje. To się wyrównały szanse. Oczywiście, nie ma stadionu. Ale popatrzcie, jakie to, jak nasi kibice widocznie mocno wspierają, albo jak widać gwizdy pomogły też na drugą połowę, więc nam kibice są potrzebni na stadionie. No nie, ja tutaj też uważam, że tak tutaj ten, tak jak Maciek powiedział, tutaj dużo w tym jest prawdy, że jednak puste trybuny to powodują, że ten atut... No dobrze, ale jak, jak wyjazdy wyglądają? Niemniej statystyki dobrze, wiele ale mówią. 5 lat temu 7 zwycięstw na wyjazdach, 4 lata temu na wyjazdach 7 zwycięstw, 2 lata temu, bo mówię, ekstraklasy nie bierzemy pod uwagę, 7 zwycięstw na wyjazdach, dziś mamy 6, a wyjazdowe mecze jeszcze 3. Pobijemy rekord wyjazdowy? To by było zaskakujące mimo wszystko. Wątpię, żebyśmy pobili. Generalnie drużyna nie gra, no nie gra na miarę naszych oczekiwań właścicieli i trenera z pewnością. Wrócę do naszej jakby tego leitmotivu, że ta drużyna jest w budowie i nie wygląda ona dobrze. Nikt tego tutaj nie mówi, że tam mieć trenera Skobacza na dzień dzisiejszy i w tym sezonie wygląda dobrze, miała lepsze i gorsze chwile. Zobaczymy, co z nią będzie, zobaczymy, czy nad trenerem Skrobaczem zaświeci słońce, które przed chwilą jeszcze mieliśmy, czy ten deszcz, który pada już na nasze głowy. Zobaczymy, wkrótce się okaże, pan Andrzej Dedeo, właściciel piłkarskiej spółki Myśl Legnica, spróbuję odbudować tą twarz tego szachisty, stratega ze stoickim spokojem, który ma stoicki spokój, czy jednak pójdzie w tą drugą... Czy to jednak szachy szybkie. Czy to jednak jest zwolennikiem szachów szybkich, tak, tak. Blitzkriegu, czy też Blitzkriegu. Paweł świetnie to spuentował, ja tylko może dodam jakby na obronę właściciela. No, szanowni Państwo, to też trzeba zobaczyć tę drugą stronę. No, na pewno nie, no, pan Andrzej Dadeo musi wyprzedzać ruchy i musi mieć jakąś alternatywę. To nikt nie powiedział, że zwolni trenera Skrobacza, ale też nie można mu zarzucać, że rozmawia z kimś tam, tak? Jak staram się jakby zrozumieć też tę drugą stronę. Ja cały czas uważam, że to jest jednak za szybko, żeby zwalniać trenera Skrobacza, bo Paweł to, co powiedział w swoim jakby podsumowaniu, trzymajmy się tego, że to jest sezon przejściowy, sezon, w którym budujemy i wnioski powinniśmy wyciągać po rundzie jesiennej następnego sezonu. Prawda jest taka, że no, to chyba się zgodzicie, że to miałem na myśli, że Andrzej Dedeo przez wiele lat przynajmniej próbował tak się przedstawić jako osobę zrównoważoną, spokojną, cierpliwą, tą cierpliwość, którą wywodzi z szachów i tak dalej, tak? Strategia, taktyka, spokojnie budowanie, tak jak zbudował swoje imperium finansowe i swoją pozycję w świecie biznesu, tak będzie próbował budować klub. Dzisiaj powoli, znaczy właściwie to, no powoli to się działo, ale raczej już wiemy, że jeżeli chodzi o jego działalność w piłce nożnej, taki nie jest. Jeżeli zwolni trenera Skobacza, to tylko potwierdzi tą moją opinię, że po prostu chce awansu, chce sukcesu, posmakował te ekstraklasy, trochę też nie dziwmy mu się, posmakował te ekstraklasy i on chce do niej błyskawicznie wrócić. Oczywiście. Mimo, że o tym może głośno rok, przed rokiem o tym nie mówił. Nie mówił w wywiadach i pracownicy klubu też widocznie dostali zakaz pompowania balonika i mówienia zdania, że tak, walczymy o ekstraklasę, to jednak tak de facto nie rzeczywiście walczyła o ekstraklasę. Obawiam się, że trener Skrobacz, problem jest taki, że obawiam się, że trener Skrobacz mógł o tym nie wiedzieć i dlatego to mam na myśli mówiąc, że w pewnym sensie, może w cudzysłów to ubierzmy, ale w pewnym sensie, jeżeli to tak było, bo może my też wszystkiego nie wiemy, ale jeżeli tak było, to trochę zostało szukane. Na pewno wszystkiego nie wiemy. Ale na co warto zwrócić uwagę, że tym trenerom, którym dały trochę więcej czasu, to oni awansowali. Bogusław Baniak i Dominik Nowak. Oni nie byli po jednym sezonie, tak? Oni no Dominik Nowak w pierwszym sezonie. Nie, ale mi chodzi o to, że dostali czas na budowę drużyny i awansowali w końcu, tak? Cały sezon. A jakby potencjalnie ten zespół się rozwijał i ja wtedy widziałem, że ten zespół się rozwija. U trenera Skrobacza jeszcze, ja bym poczekał chwilę, ale ja uważam, że po prostu w przyszłym sezonie nie będzie trenował Miedzi. Ja generalnie uważam, że jeden sezon dla trenera to jest nic. Że nie chce czy chce, tylko no, realnie podchodzę i na bazie tych doświadczeń, które mieliśmy dotychczas. Wszystkie tutaj sygnały wskazują na to, że będziemy chyba jednak mieli zmianę trenera. Jak będzie, to już fakt dokonany. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. Na razie póki co obserwujemy końcówkę sezonu. 5 meczów do rozegrania, 15 punktów do
zgarnięcia. Czekam. Może rzutem na taśmę trener się uratuje, awansujemy. Kto słońce, wie? Szanowni Państwo, wyszło. Wszystko jest możliwe. Na koniec wyszło słońce nad trenerem Skrobaczem. Tak. Czekamy na rozwój sytuacji, tymczasem trzymamy kciuki za Miedziankę, pewnie tak jak Wy, kochani, i za Was też trzymamy kciuki, bo pozostańmy w zdrowiu, bo jak wiecie, co prawda, jak mawiał premier Morawiecki, pandemia już jest, koronawirus już jest niegroźny, tak? Ale jednak... W odwrocie. Czyli jest w odwrocie, ale jednak, jak wiecie, będąc w odwrocie, bramkę z kontry też można strzelić, także bądźcie zdrowi. Trzymajcie się, hej, mieć. Pozdrawiamy, cześć. Pozdrawiam.